Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pan minister Nowak czytał nam instrukcję. Z tego konkluzja jedna wynika, że nic się nie stało, wszystko było zgodnie z prawem, no a jednak skutki są opłakane. Pani minister zapewniała, że bardzo ciężko pracowali, bardzo szybko pracowali, bo przed świętami, w czasie świąt i po świętach, tylko taki był duży pośpiech, że przysłowiowych taczek żeście nie potrafili nawet załadować. W związku z tym żadnego efektu nie ma. Wina z tego obarczacie, że to Komisja Europejska jest winna temu wszystkiemu. Za wszystko w końcu musi zapłacić obywatel. Przez to wszystko, co działacie, to jest, potem spada na obywatela. Chciałem zapytać, czy zagrożone autostrada A4, czy będzie dalej budowana w terminach, które są zapewnione, jak również skąd weźmiecie pieniądze i od kogo pożyczycie i na jaką kwotę i za jaki procent. Dziękuję bardzo.